podałem 13:05, jeszcze mam minutę, dobra? No dobrze, dobrze. Czy Państwo są gotowi? Tak, możemy zapinać pas. Dzień dobry Państwu, witamy z Panem Posłem Jońskim na krótkim briefingu prasowym dotyczącym naszej kontroli, którą prowadziliśmy przez rok czasu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Szanowni Państwo, dokładnie rok temu na konferencji prasowej w Senacie przedstawiliśmy na diagramach konflikty interesów powiązania polityków PiS, polityków Partii Republikańskiej ze środowiskiem biznesu, z kierownictwem NCBR i kierownictwem spółek NCBR. Pokazaliśmy, Szanowni Państwo, pajęczynę, którą obrosła ta instytucja. Doprowadziliśmy również do tego, że NCBR nie wydał 250 milionów złotych, ćwierć miliarda, na Lipne projekt. Wskazaliśmy również wtedy powiązania związane z Krzysztofem B., który był prezesem NCBR Invest Fund. To była jedna ze spółek NCBR-u. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Centralne Biuro Śledcze Policji na wniosek prokuratury regionalnej w Lublinie dokonało aresztowania Krzysztofa B. oraz trzech innych osób. Innymi słowy, potwierdziło się dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, o czym informowaliśmy i to, co rozpracowaliśmy już rok temu. Czekaliśmy tylko na warunki, w jakich bohaterowie tej afery, afery NCBR, afery Bielana, afery Partii Republikańskiej zostaną rozliczeni. Mamy dla Państwa dobre informacje. Czas rozliczeń w NCBR-ze się zaczął. Czas tworzenia NCBR-u, uczciwego, transparentnego, też się zaczął. Podporządkowanie NCBR-u ministrowi nauki rozpoczyna ten wielki, gigantyczny proces. Szanowni Państwo, dokładnie rok temu w Senacie na diagramach i na grafice pokazaliśmy powiązania Krzysztofa B., byłego prezesa spółki NCBR, bardzo ważnej spółki, NCBR Investment Fund, który był powiązany z dwoma spółkami, które otrzymały najwyższe dofinansowanie w ramach szybkiej ścieżki. Jedna na 123 miliony, druga na 55. W przypadku pierwszej firmy pan Krzysztof B. przepisał chwilę przed tym, jak został prezesem spółki NCBR, udziały, sprzedał te udziały do człowieka, który wystąpił z wnioskiem o 123 miliony. W przypadku drugiej firmy pan Krzysztof B. był wspólnikiem razem z panią Anną O., którego brat to ten 26-latek, który wystąpił z wnioskiem o 55 milionów złotych. Tak na dobrą sprawę, cała ta afera zaczęła się od pana Krzysztofa B. My byliśmy w pierwszych tygodniach zastraszani pozwami. Jeden pozew oscylował prawie na milion złotych, żeby zamknąć nam usta, żebyśmy nie pokazywali szczegółów z naszego śledztwa i kontroli poselskich. Ale nie zatrzymaliśmy się. Cieszymy się, że w końcu ta niezależna prokuratura, o którą wszyscy walczyliśmy, zaczęła działać i aresztuje ludzi, którzy chcieli wyłudzić pieniądze, wyłudzić ogromne pieniądze, setki milionów złotych. Pan Krzysztof B. ma zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. To nie jest zwykły zarzut. I wyłudzenia na razie 8 milionów złotych, chociaż to nie kończy sprawy. Jesteśmy przekonani, że gdyby nie doszło do zmiany władzy i odpolitycznienia prokuratury, to dalej ci ludzie by mogli robić, co chcieli i nikt nie byłby aresztowany, nikomu by nie postawiono zarzutu. Dlatego walczyliśmy o to uczciwe państwo, niezależną prokuraturę, żeby te wszystkie wnioski, które były w prokuraturze, ruszyły z miejsca, żeby nie było świętych krów. I to jest, tak jak powiedział Michał Szczerba przed momentem, to jest początek właśnie budowy uczciwego państwa i początek
właśnie uporządkowania tej stajni Augiaszem, jakie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tej chwili dochodzi do zmiany na kierowniczym stanowisku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest szalenie ważne, żeby był człowiek uczciwy, żeby były transparentne, uczciwe zasady przyznawania, bo tam jest prawie 6 miliardów rocznie unijnych pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, którzy nie mogli się starać o te pieniądze, bo byli nieuczciwi, którzy zakładali firmy w trakcie trwania konkursu, którzy chcieli wypompowywać ogromne pieniądze. Te czasy tej nieuczciwości się kończą, rozpoczynają się czasy uczciwego podziału pieniędzy. Szanowni Państwo, bardzo istotne jest to, żeby te wszystkie działania, które są związane z funduszami europejskimi, a pozyskał rząd Donalda Tuska gigantyczne pieniądze, to jest 600 miliardów złotych, żeby te wszystkie działania i te wszystkie agencje, instytucje zostały objęte parasolem antykorupcyjnym. O to prosimy, o to z posłem Jońskim apelujemy. Nie może być więcej tak, że partia polityczna, przystawka PiSu dostaje w nadzór instytucję, którą ustawia pod siebie, pod swoje wnioski, pod swoje projekty, kończy się zatrzymaniami przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta nasza kontrola trwała rok, ponieważ jeszcze w ubiegłym tygodniu byliśmy ponownie w NCBR-ze. Sprawdzaliśmy, jak wyglądają losy rozliczenia umów, które były podpisane w programie Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe. Bez żadnego trybu próbowano rozdysponować miliard złotych po uważaniu, bez żadnego trybu, z takimi powiązaniami, które przedstawił pan poseł, a które tak naprawdę odkryliśmy już rok temu. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że nasze kontrole poselskie, nasz monitoring poselski nie skończył się 15 października. Te kontrole trwają. Wracamy do spraw, które zostały w jakimś mierze zatrzymane, ale wyłącznie zatrzymane poprzez taki mechanizm milczenia i nie udzielania nam żadnych informacji. I chcemy zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Wtedy, kiedy pojawiliśmy się z posłem Jońskim rok temu w NCBR, tego samego dnia, dokładnie kilka godzin później, dowiedziawszy się o tym, pojawili się funkcjonariusze CBA. Zarekwirowali komputery pracowników, przejęli dyski twarde, zabezpieczyli materiały. Nie odkryli tej afery. Dzisiejsze działania, o których mówimy, to konsekwencja zmiany w prokuraturze. Niewygodne sprawy zaczynają być rozpatrywane. Sprawy, gdzie pojawiają się nazwiska Kaczyńskiego, Bielana, zaczynają być rozpatrywane jak każde inne sprawy, ponieważ nie ma już więcej świętych politycznych krów. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że liczymy na to, że nowy NCBR z nowym kierownictwem, pod ministrem nauki, a nie pod ministrem rozwoju, a tutaj pamiętamy i pana Pudę, i pamiętamy pana Bielana, i pamiętamy innych polityków, potraktowali to naprawdę wszystko jako swój folwark, w którym mogli dzielić jak chcieli. Te czasy się kończą. Szanowni Państwo, mamy dobre informacje. Uczciwej Polski przyszedł czas. Na koniec chcę powiedzieć o odpowiedzialności politycznej, dlatego że jedno to ci, którzy zarządzali tym wszystkim, ale ktoś za to odpowiadał. Partia Republikanów przejęła w swoim nadzorze, w podziale kompetencji w ramach Zjednoczonej Prawicy, która rządziła, nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Szefem Partii Republikanów był Adam Bielan, a wiceministrem, który nadzorował NCBR, był pan Żalek. To pan Jacek Żalek w wywiadzie przyznał, że działała w NCBR-ze zorganizowana grupa przestępcza, która między innymi właśnie była po to, żeby wypompowywać te pieniądze do różnych dziwnych spółek. Mamy nadzieję, że ten wątek odpowiedzialności politycznej również zostanie uwzględniony w tym całym śledztwie, szerokim śledztwie prokuratury, która już nie może być i nie będzie hamowała wyjaśnienia tej całej afery. My z nowym kierownictwem NCBR-u będziemy chcieli się spotkać, ale już nie na kontrolę poselską, ale tak jak powiedział przed momentem poseł Szczerba, z wnioskiem o właśnie taką ochronę, można powiedzieć, antykorupcyjną, żeby wszystkie te pieniądze, te konkursy były objęte kontrolą, żeby nikomu już nigdy więcej nie przyszło do głowy, żeby dzielić te pieniądze w sposób uznaniowy, żeby były pisma z kartkami, kto ma dostać, a kto nie. I żeby absolutnie politycy z daleka się trzymali od tej instytucji. Szanowni Państwo, chcemy powiedzieć to wprost. Według nas, według naszego poselskiego śledztwa,
wszystkie nitki prowadzą do Adama Bielana, prowadzą do Partii Republikańskiej. To, że dzisiaj zatrzymywani są ludzie, menadżerowie, którzy byli tam wstawieni przez ekipę Bielana, przez ekipę Partii Republikańskiej, to nie jest przypadek. Ale zauważamy z posłem Jońskim jedną prawidłowość. Wszystkie osoby, które już w tej chwili zostały skazane prawomocnym wyrokiem, jak Kamiński czy Wąsik, ale również kolejne osoby, które potencjalnie za chwilę otrzymają zarzuty, myślę o Danielu Obajtku, myślę o Adamie Bielanie, wszyscy wybierają się do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, Parlament Europejski, immunitet europejski nie będzie żadną barierą przed tym, żeby ci ludzie, którzy oszukiwali państwo, oszukiwali instytucje, wyprowadzali środki i te polskie, krajowe i te unijne, nie będzie naszej zgody, żeby nie ponieśli odpowiedzialności. Jak będzie trzeba, z posłem Jońskim pojedziemy do Brukseli, to osoby staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Immunitet europejski nigdy więcej nie będzie gwarancją dla przestępców, którzy chcą sobie w tej chwili szykować posadki w Brukseli i Strasburgu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pytania? To indywidualnie.